Zobaczmy, co ja dostałam. Pyszna czekolada, ale roztopiona. I co ja mam z tym zrobić? Czego się śmiejesz, Phoebe? Wpadłam na fajny pomysł. Widziałam niezłego lifehacka na TikToku, gdzie pokazywali, jak zrobić fajne czekoladowe wzory. No to spróbujmy. Czekolada jest taka dobra. Muszę szybko narysować serduszko. Wow, to jest takie dobre! Palce lizać. Możesz sprawdzić swój klosz. No pewnie. Mam zamrożoną czekoladę. Ale to nawet lepiej. Najpierw usunę cały lód i spróbuję. Pachnie niesamowicie. Aj, to boli. No dalej, gryź się, głupia czekolado. Jane, ta czekolada nie chce, żebym ją zjadła. W ogóle nie chce się złamać. Dobra, spróbuję ją polizać. Pyszka. Jesteś taka dziwna, Phoebe. Popatrzmy lepiej, jak rysuję kolejny fajny czekoladowy rysunek. Zobacz, jaki słodki kotek mi wyszedł. Jest nie tylko piękny, ale też niesamowicie smaczny. Niezła wyżerka, tylisz sobie swoją czekoladkę. Otwieramy na 3, 2, 1, podnoś. O, ja cię, chiński makaron. Mój jest zamrożony. Co za pech. Nie wygląda to apetycznie. A ja mam pyszne, gorące kluski. Spróbujemy ich teraz. Uwielbiam chiński makaron. Jest taki pyszny. Ojej, zupełnie zapomniałam, że jest też ostry. O nie! Jakie to pikantne! Phoebe, pomóż mi! Zrób coś! Właśnie mam taki zamiar. Mogę roztopić mój makaron dzięki twojemu gorącemu oddechowi. Super, właśnie tego potrzebowałam. Jakie pyszne! Dzięki, Jane, za pomoc w podgrzeniu mojego makaronu. Ups, przepraszam, to było bardzo smaczne. Kto tworzy pierwszy? Spójrz tam. Ja otwieram pierwsza. Mam pizzę. Czad, jaka gorąca. Wygląda tak pysznie i pachnie niesamowicie. Muszę jej szybko spróbować. Nawet ser się ciągnie. Jane, ty też powinnaś spróbować. Ale nie mojej pizzy, lepiej otwórz swój klosz. No dobra, zaraz zobaczę, co ja mam. O, jacie, ja też mam pizzę. Ale moja jest zamrożona, do bani. Ser też się nie ciągnie. Nie mogę tego nawet ugryźć. No dajcie spokój. Phoebe, chcę pyszną pizzę, mam kostkę lodu. Niech pomyślę, wiem, co zrobić. Włóż pizzę do ust, a ja porządnie zamknę ci szczękę. Udało się. I co powiesz? Phoebe, dzięki za pomoc, to było naprawdę pyszne. Ojej, Jane, brakuje ci zęba. Co? Nie wierzę. O nie, mój idealnie równy biały uśmiech. To straszne. Nie tknę już tej okrutnej pizzy. Jane, możesz zjeść moją. Jest jeszcze gorąca i taka pyszna. Co ja mam pod kloszem? Co jest? Pojedynek na palce? No dobra. Zdajesz sobie sprawę, że nie ma sensu ze mną walczyć, bo ja na pewno wygram. No i widzisz. Dobra, co dostałam? Co to jest? Nie rozumiem, to wygląda dziwnie. Nie wiem. A ty co masz? O, Chupa Chups. To znaczy, że ja też go mam, tylko roztopioną wersję. Mam szczęście, Chupa Chups wygląda tak pysznie. Rewelka. Oj, język mi się przykleił. Teraz boli. Oj, nie, chcę zostać z językiem. Mam pomysł. Zrobi psikusa Jane. Dopóki na mnie nie patrzy, założę sztuczny język i będę udawać, że na maksa się przykleiłam. Jestem ciekawa, jak zareaguje. Dobra, jestem gotowa. Jane, pomóż mi! Język mi się przykleił do Chupa Chupsa. Zaraz ci pomogę, ciągnę! Udało się. To był sztuczny język? Nie rób tego więcej. To wcale nie było śmieszne. Dobra, spróbuję swojego Chupa Chupsa. I zaraz zobaczysz jak. Jeśli nałożyć troszkę płynnego karmelu na słomkę i dmuchnąć, to wyjdą fajne lizakowe balony. Super! Co też chcesz? Nie mam zamiaru się wymieniać ani dzielić. To wszystko tylko dla mnie. Zagrajmy w kamień, papier, nożyce. To wygra, otworzy pierwszy klosz. Ja zaczynam. Gdzie z tymi rękami? O, jacie, nuggetsy. Mam nadzieję, że są gorące. O, tak, gorące i pyszne nuggetsy, ale super. Ojej, aż za bardzo gorące. Zaraz spróbujemy. Pyszne. Jane, nawet nie patrz, jedz swoje nuggetsy. Tak, już wiem, że będę miała zamrożone. No i co ja mam z nimi zrobić? Och, są takie twarde i zimne.
boli, jak się w nie wgryzam. Ale nie szkodzi. Zaraz się z wami rozprawię. Muszę je jakoś rozgrzać. Phoebe, daj mi na chwilę prostownicę. A teraz czekamy. Mam nadzieję, że szybko się upieką. Ja nie śpię. Phoebe, śni mi się jednorożec. O rany, jeden nugget już jest gotowy. Muszę spróbować. Tylko spójrz, jaki apetyczny. To jest pyszne. Mogę być pierwsza? Hurra, dzięki. Mam gofry. O, nie, są zamrożone. Są tak nieprzyjemnie zimne. Trzeba pozbyć się tej odrobiny masła. Spróbujmy. Może będą dobre. Podnieś swój klosz zamiast się śmiać. Wow, a ja mam pyszne, gorące gofry. Zaraz ich spróbuję. Ach, są naprawdę gorące. Zupełnie zapomniałam, że gorące jedzenie nie zawsze jest super. Trzeba to jakoś ochłodzić. Dzięki, Jane, bardzo mi pomogłaś. Teraz mogę spróbować, ale użyję widelca i noża. Odkroję kawałek. Podmucham. O matko, Jane, co ty robisz? Powinnaś być bardziej ostrożna. Próbuję przełamać tego gofra. To naprawdę trudne. Nie chcę stracić zęba. O nie, nie podoba mi się taki twardy i zamrożony gofr. Wolę patrzeć, jak ty jesz swoje pyszne gofry. O, przyszedł mi do głowy świetny pomysł. Jane, jestem gotowa podzielić się z tobą smakołykiem. Zjedzmy razem moje pyszne gofry. No dalej. Czekają na ciebie. O jacie, to jest takie do... Mamusiu, kup mi czekoladkę. No kto tam tak hałasuje? Jest dopiero druga po południu. Chwileczkę! Czy to już 31 października? To znaczy, że zaczyna się upiorny okres, kiedy mogę sobie pożartować z mojej siostry Jane. Pierwszym psikusem będzie duch z balonika i białego prześcieradła. Muszę mu narysować przerażającą buzię. Buu! I co wy na to? Straszny? No to lecimy! Musimy być bardzo, bardzo cicho. Buu! Moja siostrzyczka słodko śpi. Powieszę ducha tuż nad jej głową, aby był pierwszą rzeczą, którą zobaczy, gdy otworzy oczy. Po duchu zauważy swoje ręce i będzie miała na nich paskudne rękawiczki ogra. Ha! Będzie chciała wstać i mnie znaleźć, ale nie zajdzie daleko, jeśli pod stopami jej rozsypie kolorowe cukierki. Następnie najfajniejsza część, zielony slime na tacy. Spadnie w niego twarzą. To będzie mega zabawne. A teraz ostatni szczegół. Ceglana ściana w wejściu. Zaczynamy dobrą zabawę. Och, co za piękny poranek. O rety! Co to za potwór? A może to ja jestem potworem? O, tylko rękawiczki. Ojej! To na pewno Ben. Zaraz się przewrócę. Fuj. Mam nadzieję, że to nie smarki. Dosyć tego, Ben. Zaraz oberwiesz. Już po ciebie idę. Co to takiego? Kiedyś tu było przejście. A, to tylko tapeta. Dzień dobry, siostrzyczko. Szczęśliwego Halloween. Co z tobą? Wstałaś lewą nogą? Jakie fajne show. Nie mogę oderwać od niego oczu. Trzeba coś zjeść na śniadanie. O, mleko. Akurat mamy tu płatki śniadaniowe. Świetnie. Jane jest tak pochłonięta nowym show, że nie mogę się powstrzymać przed zrobieniem jej psikusa. Wsypujemy wszystkie słodkie płatki na mój talerz. A dla mojej siostry mam coś ciekawszego. Obrzydliwe robaki. Przesypujemy je do pustego opakowania po płatkach. I dajemy Jane do spróbowania. Mam nadzieję, że to śniadanie jej zasmakuje. Okej, można serwować. Hej, siostrzyczko, przygotowałem ci wszystko na śniadanie. Oto twoja miska, mleko i płatki. Trzymaj łyżkę. Smacznego, sis! O, to takie słodkie, braciszku, dziękuję. Od samego rana oglądam nowy program, nie mogę się oderwać. To naprawdę super show, nawet nie jadłam jeszcze śniadania. A wiesz, że uwielbiam płatki z mlekiem? Okazuje się, że byłam naprawdę głodna. Jak pięknie pachnie. Fuu! To obrzydliwe! Ben! Ha, zjadłaś robaki na śniadanie! Nazwę cię miłośniczką robali! Wpadłam na fajny pomysł, żeby zrobić bratu psikusa. Zrobimy sztuczny stół z czarnym obrusem z dziurą na głowę. Stawiamy wiaderko na popcorn.
Posypujemy go i robimy przerażający makijaż, żeby go przestraszyć. O, całe wiadro popcornu, super! Idealnie na seans z fajnymi filmikami. Śmieszny moment. Wszystko wygląda podejrzanie oczywiście, ale popcorn wygląda pysznie. Aj, co to mnie ugryzło? Jestem popcornowym potworem, nie możesz jeść mojego popcornu! Nie zjadaj mnie! Padłem na nowy, fajny pomysł na psikusa. Niedawno przyszła do mnie sztuczna ręka, a Jane właśnie dekoruje pokój na Halloween. Będzie zabawnie, jeśli przypadkowo ją sobie przewiercę. Muszę tylko założyć ją na miejsce. Idealnie. Idę pomóc siostrze. Jane, co ty robisz? Pomogę ci. Przyniosłem ze sobą narzędzia. Wywiercę dziury w ścianie na gwoździe w sekundę. Oj, zaswędziało mnie w nosie. O nie! Moja ręka! Przewierciłem sobie rękę! Ojej! Czy to naprawdę ręka Bena? To sztuczna ręka! Jest niezły w robieniu żartów, ale odegram się. Zrobię mu psikusa ze sztucznym mózgiem. Potrzebuję do tego zakrwawionych bandaży i sztucznej krwi. Teraz ukryję wszystko pod peruką i lecimy go straszyć. Dlaczego Wednesday wzięła nóż? O rany, oglądanie horrorów przed snem to zły pomysł. Co będzie dalej? O, Jane, przyszłaś obejrzeć ze mną filmik? To moje ulubione chipsy, co? Nie chcesz się podzielić? To pociągnę cię za włosy. Co się dzieje? Jane, masz mózg na wierzchu! Pomocy! Uciekaj, uciekaj, braciszku. Mam nowy pomysł, jak wkręcić Bena. Wyrzeźbię w dyni przerażającą twarz, która na pewno go przestraszy. Tu będą oczy. A tu usta. Świetnie. Do środka włożę świeczkę i gotowe. Teraz naszego dyniowego potwora umieszczę pod łóżkiem Bena. W ciemności ta twarz wygląda jeszcze straszniej. Ale to nie wystarczy. Trzeba zostawić krwawe ślady stóp, tak jakby pod łóżkiem ukrywał się potwór. A teraz wiejemy, zanim Ben tu przyjdzie. O, mój ulubiony kawałek! O tak! A to jest mój ulubiony moment! Juhu! A co to za ślady? Dlaczego prowadzą pod moje łóżko? Boję się! To jest pod łóżkiem! O mamo! Pod moim łóżkiem jest potwór! No co czekacie? Jestem głodna! Czekamy na twoje instrukcje. Chcę, żebyście w pierwszej rundzie zrobili dla mnie makaron. Makaron? Dobrze! Zrobi się. Babciu, obudź się! Wnuczka chce makaron! Makaron? Łatwizna. Wiele razy robiłam dla niej spaghetti, więc nie ma w tym nic trudnego. Wszystko według tradycyjnego przepisu. A psik! Przepraszam, to przez mąkę. Nie szkodzi. Jeszcze raz przepraszam. Chcę zrobić własne spaghetti. Po mące do gry wejdą jajka. Mogę nimi nawet żonglować. Oj, oj, stop! Jeszcze raz przepraszam. Zawsze myślałam, że jestem całkiem dobrym żonglerem. Skoro ciasto jest gotowe, to można je podzielić na małe kulki i pokolorować każdą z nich na inny kolor. Następnie za pomocą specjalnej maszyny tnę ciasto na cienkie paseczki. Aby to zrobić, wystarczy przepuścić ciasto przez to urządzenie. Myślę, że wychodzi naprawdę fajnie. A co najważniejsze, oryginalnie. Wszyscy będą mieli zwykły makaron, a ja będę miała spaghetti w kształcie kwiatków. Babciu, jak twoje postępy? Świetnie, wnuczka zawsze uwielbiała zwykłe spaghetti z ketchupem, więc właśnie takie jej zaserwuję. Wednesday, a co u ciebie? Rączka, potrzebuję twojej pomocy. Nie chcę, żeby mój makaron wyglądał zbyt banalnie. Dla mnie jest zbyt jasny. Jeśli dodam troszkę czarnego barwnika, to będzie idealnie. Dodam też ketchup, będzie przypominał krew. Dorzucę też kilka żelkowych oczu, żeby dopełnić kompozycję. Czy jesteś gotowa, żeby spróbować dania i wytypować zwycięzcę? Nawet nie wiem, od czego zacząć. Myślę, że najpierw spróbuję klasyczny makaron mojej babci. Uwielbiam go, odkąd byłam dzieckiem. Myślę, że tym razem nie będzie inaczej. Tak, pyszny i prosty. Następny w kolejności jest makaron Enid. Wyszedł oczywiście nierealnie piękny i bardzo uroczy. To prawdziwe dzieło sztuki. Aż szkoda to jeść. Enid dorzuciła jeszcze dodatkowy makaron.
Wygląda jak kły wampira. Boicie się? Ten makaron jest nieugotowany i suchy. No nie ma opcji, żeby go zjeść. Zostało tylko danie od Wednesday. Podane tak dobrze jak Wenit. Tylko w stylu Wednesday. Pierwszą rzeczą, której chcę spróbować, jest oko. To żelek! Uwielbiam takie! Wednesday, skąd wiedziałeś, że żelki tak dobrze pasują do makaronu? To jest po prostu niewiarygodnie pyszne. Taki makaron zjem do końca. Nie zostawię nawet kropelki sosu na talerzyku. Myślę, że zwycięzca jest oczywisty. Najlepszy makaron zrobiła Wednesday. Jak to? Ja też się starałam. Wednesday, uspokój się. Przestań straszyć staruszkę. Kochanie, czy jesteś już gotowa dać nam nowe zadanie? Tak, chcę koktajl. Możecie go zrobić? Oczywiście, będzie w najlepszym wydaniu. Dla ciebie, wnuczko, wszystko. Okay. Wiem, jak robić koktajle. Ale teraz zrobię taki, którego nigdy w życiu nie zapomnisz. Podstawą tego koktajlu będzie zwykły Sprite. Należy go przelać do szklanki o tym niesamowitym kształcie. Teraz trzeba dodać do środka sekretny składnik, który nada Sprite'owi kolor, którego potrzebuje. Zielony. Rączka, biegnij do Enid i przynieś mi bitą śmietanę. Co to za diabelska ręka? Precz stąd! Babciu, nie obrażaj mojego pomocnika. Rączka robi tylko to, co mu każe. Potrzebuje śmietany, żeby polać nią koktajl. Na wierzchu położę żelkowe oczy. Przyznam, że żelkowe oczy to mój ulubiony przysmak. Wyglądają fajnie i są nierealnie pyszne. Odrobina czerwonego syropu też nie zaszkodzi. Na co ja czekam? Czas, żeby mi ja zaczęła robić koktajl. Zacznę od żelków. Najpierw trzeba je podzielić na grupy według kolorów. Gotowe. Teraz musimy ułożyć je warstwami w wysokiej szklance. Tylko spójrzcie, jak pięknie to wygląda. Za pomocą suszarki do włosów należy roztopić żelki, aby zamieniły się w jednorodną masę. Ostatnim krokiem jest bita śmietana. Zawsze nadaje napojom bardziej reprezentacyjny wygląd. I tęczowy żelek do zdoby. Cudownie! Dziewczyny, zrobiłyście piękne i pyszne koktajle. Tylko w ogóle nie pomyślałyście o zdrowiu mojej wnuczki. Ja zrobię koktajl, który będzie przede wszystkim zdrowy. Będzie się składał z różnych warzyw, które wrzucę do tego blendera. Im więcej wejdzie, tym lepiej. Pozostało tylko wszystko porządnie zmielić. Gotowe. Jak pachnie. Ohyda. Jeszcze jaka. Och, dajcie spokój. Wnuczka doceni moją troskę o jej zdrowie. Czas wybrać zwycięzcę, kochana. Wszystkie koktajle wyglądają całkiem nieźle. Koktajl babci wygląda najbardziej zwyczajnie, więc od niego zaczniemy. Fu, jaka paskudna gałązka. Mam nadzieję, że sam koktajl mi się spodoba. Ohyda, ohyda, babciu, tego nie da się pić. Następny jest koktajl od Enid. Wygląda o wiele smaczniej. Uwielbiam bitą śmietanę i jest jej tak dużo. Tego koktajlu nie da rady pić, trzeba go jeść łyżką. W końcu nie można przegapić ani grama pysznej bitej śmietany. Śmietana się skończyła, można wyciągać słomkę. Dziwne, dlaczego koktajl jest taki gęsty? Nie da rady go pić. Jak mogę przyznać zwycięstwo koktajlowi, którego nawet nie spróbowałam? Nie ma mowy, to zdecydowanie porażka. Wednesday, cała nadzieja w tobie, będę od razu próbować. No wreszcie coś pysznego. Mogłabym pić ten koktajl regularnie, bo naprawdę jest super. Nie mogę się oderwać. Palce lizać. No i kto jest zwycięzcą? To oczywiste, Wednesday przygotowała najlepszy koktajl. Wnuczko, jakie zadanie czeka nas w tej rundzie? Babciu, to bardzo proste. Zróbcie dla mnie sałatkę. Chcę coś lekkiego. Sałatka to sałatka. Już się robi. Chwilka i będzie gotowe. Okay. Zrobi się. Mam tu akurat kilka świeżych liści sałaty. Niech to będzie podstawa sałatki. Potem będzie ser i sucharki. Nawet ja znam przepis na tę waszą sałatkę, Cezar. Nie możemy zapomnieć o soczystych pomidorkach koktajlowych. Będą ozdobą sałatki. Mam już wszystko gotowe. Świetnie, a ja wymyśliłam, jak sprawić, by sałatka była nie tylko smaczna, ale i piękna. Wrócę do motywu kwiatowego i zrobię małe, ale bardzo ładne kwiatuszki z warzyw. Mam też odpowiednie foremki. Myślę, że to świetny pomysł, ponieważ wygląda jak prawdziwy bukiet. A to pyszna sałatka. Jakie kwiaty, to jest nudne. W sałatce brakuje czegoś ciemnego. Na przykład kilku listków bazylii. Zakochałam się w tej czaszce, więc ona też trafi na talerz. To na niej ułożę pozostałe składniki, ser i szynkę.
Teraz musimy polać całość keczupem i wstawić oczy. Czaszka zaczyna wyglądać o wiele ciekawiej. To okropne. Gdybym zobaczyła taką w nocy, to padłabym ze strachu. Ale to nie ja decyduję, a moja wnuczka. Hurra! Wreszcie jakieś dobre jedzonko. Wednesday, co ty znowu przygotowałaś? To okropne. Nigdy nie widziałam bardziej paskudnej sałatki. Boję się jej nawet dotknąć, a co dopiero jeść. Zobaczymy, czym zaskoczy mnie babcia. Jej sałatka bardzo przypomina sałatkę Cezar. No, taką sałateczkę jestem gotowa jeść cały czas. Trudno się zatrzymać. Chcę jak najszybciej opróżnić talerz. To było naprawdę dobre i zdrowe. Będę teraz niesamowicie silna. Spróbuję jeszcze kwiatków Enid. Fuu, niedobre. To same warzywa. Sałatka babci wygrywa. Babciu, spokojnie. Zaraz dostaniemy nowe zadanie. Chcę pączka na deser. Będzie pączek. Ja też takie lubię, więc dam radę je przygotować. Wyobrażam sobie, jak beznadziejne będą wasze pączki. Niby dlaczego? Najważniejsze, żeby były pyszne. Przecież nie będą patrzeć na te pączki, tylko je jeść. A ja znowu zrobię coś kolorowego. A dokładniej, każdy z moich pączków będzie w innym kolorze. Ludzie zazwyczaj lubią takie rozwiązanie. Co to było? Trzymaj się ode mnie z daleka, nie odwracaj mojej uwagi od pieczenia. Moje pączki zaraz będą gotowe. Część pracy wykonana. Teraz czas na dekorowanie. Oczywiście nie może się obyć bez czerwonego syropu truskawkowego. Naprawdę wygląda jak krew. Ale to jeszcze nie wszystko. Zamierzam użyć białego lukru, aby narysować wzór pajęczyny. Zupełnie jakbym wyciągnęła te pączki z pajęczego gniazda. Rączka. Potrzebuję Nutelli. Idź po nią. Dobra robota. Bez ciebie nie zrobiłabym nietoperzy. Zobaczcie, jakie to jest fajne. Głowy to on nie potrzebuje. Wyszły mi oryginalne i niesamowite pączki. To ciekawe. A ja nie chcę za bardzo dekorować pączków. Aby nadać im ciekawszy smak, posypię je cukrem pudrem. Wszyscy go uwielbiają. Więc moja wnuczka też będzie zadowolona. Moje kolorowe pączki też są gotowe. Są takie ładne. Można nawet zrobić sobie z nimi zdjęcie. Jakie to fajne. Ale to nie wszystko. Kolorowa posypka będzie idealna do takich pączków. Trzeba ją tylko otworzyć. No dalej. Oj. Teraz mam posypkę na całym języku. Ale nie szkodzi. Nadszedł czas, aby wybrać zwycięzcę. Ale super. Wednesday znowu zrobiła coś ciekawego. Nawet nietoperze wyglądają pysznie. Niezłe. Ale przyznam, że spodziewałam się więcej. Pączki mojej babci będą następne. Zanim je zjem, chcę złożyć je w małą wieżyczkę. Tak będzie o wiele łatwiej je jeść. Zwykłe pączki. Pyszne, ale nic specjalnego. Zobaczmy, czym poczęstuje mnie Enid. Jej pączki najbardziej przypominają te, które tak uwielbiam. To niewiarygodnie pyszne. Enid, to oczywiste. Twoje pączki są najlepsze.